Pani poseł, panie marszałku, szanowni państwo, ja może zacznę od tego, że pani poseł rozpoczęła swoją wypowiedź od tego, że ktoś kupuje sobie czas. Szanowni państwo, naprawdę od kilkunastu godzin w parlamencie trwa dyskusja, począwszy od prac nad ustawą pomocową dla uchodźców z Ukrainy do teraz, gdzie wiele tych kwestii zostało już wcześniej wyjaśnionych, o których pani poseł mówi, ale chciałbym je powtórzyć, jeżeli pani poseł ich jeszcze nie słyszała. Pani poseł, prace... Przepraszam, panie ministrze. Pani poseł, czy pani uważa, że jak pani powie, że posłanka Dziemianowicz-Bąk i tak tego nie zrozumie, to pani sprawie, to pani jakiejkolwiek sprawie pomoże? Nie widzę na tej sali naprawdę arogancji ani pychy z żadnej strony. Zostańmy przy tej atmosferze jak najdłużej. Bardzo proszę, panie ministrze. Więc po pierwsze chciałbym podziękować wszystkim, którym dziękowała pani poseł. My doceniamy i dziękujemy za tą pracę, którą wykonują wolontariusze, organizacje pozarządowe, samorządy, rząd. Wiele współpracujemy w tych kwestiach i wiele, praktycznie codziennie się odbywają różne spotkania. To, że są pewnego rodzaju incydenty w skali kraju, szanowni państwo, przy takiej skali uchodźców, która przez ostatnie 10 dni dotarła do Polski, zawsze będą incydenty i zawsze będą problemy. Staramy się te problemy na bieżąco rozwiązywać w miarę tych możliwości, jakie są. Wszystkim, którzy się angażują, dziękujemy bardzo. Od paru tygodni przed agresją Rosji na Ukrainę pracowaliśmy nad tym systemem, który zadziałał 2 godziny po agresji Rosji na Ukrainę. Od godziny 6 rano 24 lutego wszyscy wojewodowie zostali postawieni w stan gotowości. Były budowane punkty recepcyjne przy granicy. Parę godzin temu tutaj w Sejmie o tym wszystkim mówiłem. Przechodząc do tych kwestii, o które pani pyta, 90% odpowiedzi na pani pytania, pani poseł, są w ustawie, która została zaprezentowana. Ta ustawa jest ustawą pisaną wspólnie z samorządowcami. Od pierwszego dnia były powołane zespoły Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Zespół do spraw rynku pracy, polityki społecznej, nauki, zespół do spraw zdrowia, zespół do spraw samorządu, tak żeby usprawnić te wszystkie działania. I zasady dostępu uchodźców z Ukrainy są określone właśnie w rządowym projekcie ustawy. Pierwszym krokiem, ja może na jednej kwestii się skupię, pierwszym krokiem do uzyskania dostępu do usług publicznych, bo to jest temat główny tej informacji, przez uchodźcę z Ukrainy, który zadeklarował zamiar dalszego pozostania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest uzyskanie numeru PESEL, który zostanie uzyskany w gminie. Pracujemy nad tym, aby wyposażyć gminy w punkty mobilne, tak żeby na przykład mogły dotrzeć do tych miejsc, gdzie są osoby zakwaterowane tymczasowo, żeby poświęcić im więcej czasu, zrobić zdjęcie, odcisk palca uzyskać od tej osoby, żeby wszystkie dane wpisać, uzupełnić dokumenty. Będziemy nad tym pracować, aby te osoby były w systemie PESEL. A dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że muszą być w jednym miejscu, bo jeżeli będą, żeby mogły uzyskać dostęp do wszystkich możliwych usług publicznych, o których będą mówili za chwilę kolejni ministrowie. To działamy, ponieważ wymaga to dużego odformalizowania wielu różnych procedur i to będzie maksymalnie uproszczone. Legalny pobyt przez 18 miesięcy i tak jest dużo idącym przepisem niż te możliwości, które cudzoziemcy mają dzisiaj w Polsce. Będzie możliwość przedłużenia tego. Dlaczego 2 miesiące płacimy za nocleg, wyżywienie? Dlatego, że chcemy, żeby ta osoba podjęła decyzję, co dalej w ciągu tych 2 miesięcy. Jeżeli nie podejmie w wyjątkowych sytuacjach, jak to będzie kobieta na przykład z 4 dzieci i nie będzie mogła podjąć pracy, będziemy dalej płacić za ten nocleg, bo ustawa to przewiduje. Musimy dostosowywać się do potrzeb, które wynikają z sytuacji, która jest. Jeżeli będzie trzeba ustawę nowelizować, ustawa będzie nowelizowana i gwarantuję państwu, że praktycznie codziennie się odbywają spotkania z samorządami. Tak, zależało nam na tym, żeby samorządy otrzymały takie narzędzia, pani poseł, szanowni państwo, żeby jak najlepiej we współpracy rządu i samorządu to przeprowadzić, a środki, o które pani pyta, ponad 7 miliardów złotych, są zapisane właśnie w tej ustawie. Czy chcemy środki z zagranicy? Każde środki przyjmiemy na pomoc uchodźcom. Zadeklarowane 500 milionów euro podziału dla Ukrainy i dla Polski i dla innych państw, które przyjmują, to jest zdecydowanie za mało. Potrzebne są dodatkowe środki. Powiedziałem, w ustawie w OSR-ze jest zapisane ponad 7 miliardów złotych tylko i wyłącznie z polskiego budżetu, ale mamy świadomość, że
każde środki na pomoc uchodźcom się przydadzą. O szczegółach związanych z kolejnymi, kwestiami, o których pani mówiła, będą odpowiadali ministrowie działowi. Bardzo dziękuję. Dziękuję.